pierwszej połowie roku informowaliśmy o działaniach mających na celu odnowienie i uzupełnienie sieci pieszych szlaków turystycznych okolic Krosna Odrzańskiego. Oddział wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim pozyskał na to środki z gminy. Obecnie oddział realizuje kolejne zadania. Odnowiony szlak turystyczny, bezpieczny turysta. Tym razem na ten cel dofinansowanie pozyskano ze starostwa. To zadanie polegało na odnowieniu dwóch szlaków Nordic Walking, które przebiegają w naszym powiecie, a uściślając w gminie Krosno-Odrzańskie. Jeden to jest szlak czerwony, tak zwana trasa nadodrzańska, która wiedzie z zamku naszego Piastowskiego przez Osiecznicę, Marcinowice ścieżką rowerową z powrotem do Krosna. I szlak niebieski, szlak piastowski, którego pętelką jest teren Gostchorza i Kamienia Imorska. Dwa szlaki Nordic Walking to blisko 14 km czerwonego i 10 km niebieskiego. Szlaki funkcjonują od roku 2012. Że najpierw trzeba było zrobić inwentaryzację tych szlaków, zobaczyć, gdzie one wypadły, gdzie były wiatrołomy, gdzie były wycięcia planowane przez nadleśnictwa drzewostanu i później normalnie wziąć pędzel i farbę i w terenie te znaki odmalować. Odnowione szlaki są dwukierunkowe. To różnica w porównaniu do wcześniejszej jednokierunkowej wersji. Utrudniało to nieraz przejście turyście, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystkie szlaki, szlaki piesze i szlaki rowerowe są szlakami dwukierunkowymi, więc te szlaki mają tą swoją wartość dodaną, że tak powiem, że będą szlakami już dwukierunkowymi. Także turysta będzie mógł się po nich poruszać bezpiecznie. A w najbliższą sobotę, 6 listopada, odbędzie się marsz z elementami Nordic Walking. Zbiórka na parkingu przy moście o godzinie 15. Trasa do Osiecznicy, a następnie powrót do Krosna Odrzańskiego. Zajmie około 3 godzin. Warto zabrać ze sobą coś do picia i elementy odblaskowe.